swoje robić, to może czasem się urodzić na dobra. Mnie cieszy przede wszystkim dzisiejsze zwycięstwo. Dobrze zaczęliśmy rundę, przełamaliśmy ten kompleks Wizela z ostatnich lat, także to dla nas najważniejsze. A kiedy się w ogóle dowiedziałeś, że będziesz grał? Podobno było tak, że Rafał podjął treningi w tygodniu, ale się nie za dobrze czuł po tych antybiotykach. Ja się dowiedziałem się o 14, żebym nagrał, ale po dobrze przygotowanym okresie jakieś miałem swoje przypuszczenia, że może się ta moja sytuacja trochę zmienić na lepsze. No i cieszę, że tak się stało. No właśnie, miałeś taki moment, nie powiem, że załamania, ale takiego zwątpienia po rundzie jesiennej, bo ty byłeś jedynym piłkarzem Śląska, który pod wodzą Stanisława Lewego, oczywiście licząc tego, ani razu nie wstał. Tak, tylko trzeba pamiętać, że ja praktycznie przez ponad miesiąc nie trenowałem, kiedy trener przychodził i to jest najgorsza sytuacja dla zawodnika, kiedy przychodzi mamy trenera, a ja miałem problemy wtedy z kolanem, które troszeczkę się przeciągnęły. Potem trener stawiał na innych zawodników. Tomek Jadłowiec, wiadomo, jak się spisywał, potem Marcin do niego dołączył, był w bardzo dobrej formie, jak jeszcze Rafał, także ja nie miałem żadnych pretensji, odrobiłem swoje wątpienia, raczej nie miałem, bo to powiedzenie z Biblii to często jest na czasie w piłce. A było tak, że poszedłeś do trenera, zapytałeś, jakie są w ogóle plany trenera wobec ciebie? No można było zwątpić, nie? Ja nie jestem takim typem zawodnika, szczerze mówiąc, żeby chodzić i się dopytywać. Myślę, że jak trener by chciał mnie o czymś poinformować, to sam by mnie poinformował. Ja staram się na boisku raczej udowadniać, czy do tej drużyny pasuje, czy zasługuje, żeby tu w Śląsku być. A trener podejmuje po prostu decyzję, takie jest życie, bo sportowca i tak dalej. Przyszła wiara po tym okresie przygotowawczym, bo z tego co koledzy mówili, to dobrze grałeś w tym okresie przygotowawczym, w sparingach. Ja się czułem rzeczywiście bardzo dobrze, ten okres myślę, że mi posłużył. Dzisiaj też się fajnie czułem, mimo że to boisko było takie dosyć ciężkie dla zawodnika o moich gabarytach. No właśnie o to chciałem zapytać. Także mimo wszystko całkiem fajnie się czułem. Dzisiaj jeszcze może wielkiej piłki nie było, bo to boisko z każdą minutą było coraz gorsze. Wygraliśmy, to na dzisiaj najważniejsze. Serducho zadrżało przy tej sytuacji z Broziem, bo może asysty nie zaliczyłeś. Chyba tak. Jedyny błąd w tym meczu, taka tak, marginesia. To rzeczywiście, błąd mój, czy błąd piłki, czy błąd śniegu, to już nie wiem. No trochę tam skiksowałem rzeczywiście. No już patrzę na tą piłkę jak leci, to ciepło mi się zrobiło, nie będę ukrywał. A macie takie poczucie, że generalnie im szybciej przyjdzie taka pogodowa wiosna, tym wam się będzie lepiej grało? Bo to nie było boisko na wasze granie. Nie było, rzeczywiście. My na Cyprze graliśmy co innego, tak szczerze mówiąc. Natomiast dzisiaj stworzyliśmy też, uważam, bardzo dużo tych ciekawych sytuacji, gdzie się podpływało. Widzę w swojej też miał, trzeba im to oddać. Ale jeszcze do tego naszego grania potrzebujemy rzeczywiście trochę lepszego boiska, trochę lepszej pogody może. Ale dzisiaj było uważam, że zdobyliśmy się punkty i tych sytuacji, jak na te warunki, to trochę stworzyliśmy. Co jeszcze tak na koniec zapytam, a co wam trener w przerwie mówi, bo te takie piłki krzyżowe, długie, prostopadłe, one tam siały spustoszenie, zwłaszcza tam przy bramce na 0-1, tak chwilami to się Dandy przypominało, gdzie też takie podobne piły chodziły. Jeszcze nie byłeś chyba wtedy, jak się rozgrywał? Byłeś już, na ławce siedziałem. Pamiętam te mecze, ale trener nas uczył, żeby nie wychodzić za wysoko, nie próbować łapać na spalone po prostu, bo te piłki rzeczywiście były grane między dwóch obrońców i sprawiły nam trochę problemów. Cieszy to, że wróciliśmy z tego 0-1, bo to tym bardziej jeszcze kształtuje charakter drużyny. Okej, dziękuję.